Nazywam się Rafał Kosewski. Witam Państwa w Centrum Nauki Kopernik na kolejnym wieczorze dla dorosłych pod tytułem Rządze Pieniądza. No, o, podobno o pieniądzach nie powinno się rozmawiać. No, być może nie powinno się rozmawiać z Belekim, ale jeśli mamy okazję do spotkania z wybitnym ekonomistą osobą, która zna wszystkie meandry. Kapitalistycznego porządku i potrafi o tym zajmująco i ciekawie opowiadać, to ta okazja jest dzisiaj. Mamy, mamy to szczęście powitać profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciela Instytutu Edukacji Ekonomicznej imienia Ludwika von Misesa, autora licznych publikacji, m.in. monografii Kapitalizm, Socjalizm i Prawa Własności. A także książki Gwiezdne Wojny a Filozofia Polityki, profesora Mateusza Machaja. Przed nami spotkanie, które potrwa około 30-40 minut. Będzie też czas na zadawanie pytań. Także, panie profesorze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dla centrum, i również dla państwa, że. Przyszliście uczestniczyć w tym moim krótkim wystąpieniu. E, trzy prawdy o pieniądzu, ponieważ nie chciałem mówić tylko o jednej przez te pół godziny, to stwierdziłem, że powiem o trzech różnych, więc postaram się zrobić takie trzy mini wykłady. Ale myślę, że te trzy rzeczy, o których powiem w kwestiach pieniężnych, będą się ze sobą przeplatać. E, chcę zresztą Państwa przekonać do tego, że no, teoria pieniądza to jest też. Najbardziej zagmatwany element w teorii ekonomii, generalnie rzecz biorąc. Te trzy prawdy będą w sumie z takich trzech obszarów. Jeden będzie z obszaru, który nazywamy mikroekonomią, drugi będzie z obszaru, który nazywamy makroekonomią zresztą e, sprawa dosyć aktualna, jak Państwo zaraz zobaczycie, a trzeci będzie z obszaru trochę i jednego i drugiego, ale przede wszystkim będzie nastawiony na perspektywy, to znaczy, co może nas czekać w przyszłości, jeśli chodzi o kwestie pieniężne. Aczkolwiek drugi wykładowca po mnie będzie pewnie wchodził w te szczegóły zdecydowanie głębiej. To zacznijmy od naszej pierwszej prawdy. Przed Państwem mężczyźni z plemienia Hadza. Czy ktoś słyszał w ogóle o takim plemieniu, jak Hadza znane jest komuś? Ktokolwiek? Bez mówienia, tylko ręka w górę? Nikt nie słyszał. Ok, więc plemie Hadza to jest prawdopodobnie najstarsze bądź jedno z najstarszych plemion, generalnie na, na świecie, jeśli chodzi o plemiona ludzi, które no oczywiście przez kilkadziesiąt tysięcy lat się zmieniło, ale zmieniło się najmniej w stosunku do tego, jak zmieniły się inne społeczności ludzkie. I w tymże plemieniu, to, ponieważ no to jest kilkadziesiąt tysięcy lat, to już Państwo się domyślacie, że to jest wspólnota zbieracko-łowiecka, czyli taka, gdzie się pozyskuje. Pożywienie i nie tylko na zasadzie zbierania i polowania. I tu mamy mężczyzn, którzy, no, powiedziałbym, że się naradzają, chociaż wygląda to tak, jakby już się naradzili, co do tego, jaką zwierzynę próbować upolować. Jest jakiś proces zastanawiania się, kalkulowania, wypracowania jakiegoś konsensusu między nimi, że tu jest największa szansa na uzyskanie tego rodzaju pożywienia. Kolejna sprawa w tym czasie. Mamy kobiety z plemienia Hadza, które nie tylko że zajmują się dziećmi w tym czasie, ale też zajmują się również dostarczaniem bardzo ważnych składników pożywienia. Zastanawiają się, gdzie poszukiwać, na jakiś bulw i warzyw skrobiowych, takie, które również dostarczą niezbędnych kalorii do tego, żeby przetrwać i żeby przetrwało potomstwo. To, co jest charakterystyczne w jednym i w drugim przypadku, jak Państwo zwróciły uwagę, to to, że ani mężczyźni, ani kobiety nie naradzają się na przykład, jak pozyskać pietruszkę, albo brokuła, albo jakieś warzywa liściaste, tylko szukają pożywienia gęstego kalorycznie. Co więcej, ten proces zastanawiania się on obejmuje z jednej strony rozważania dotyczące tego, co może być bardziej kaloryczne, bez używania pojęcia kalorii generalnie rzecz biorąc, co może być bardziej kaloryczne, a także jakie są szanse na, odnezie, na odnalezienie określonego gatunku pożywienia. I to dotyczy zarówno polowania na jakąś zwierzynę, jak i również w cudzym słowie polowania na skrobiowe warzywa. Które tereny mogą dać największe szanse. Oczywiście w trakcie tego procesu jest Pojawiają się różne niepewności, pojawiają się różne przeszkody, mogą się pojawić też korzystne niespodzianki, bo jak y, przedstawiciel Premienia Hadza idzie na przykład szukać y, zwierzyny, polowanie i nagle usłyszy pszczoły, to się od razu odwraca i widzi, że zdecydowanie szybciej i łatwiej zamiast polować będzie po prostu wejść na to drzewo i rękami wygrzebać miód, który tam jest zawarty po drodze, trochę ukąszeń, ale gra jest jednak warta świeczki, o czym zresztą każdy wie, kto miód w swoim życiu jadł. W y, biologii jest coś takiego jak Optimal for Aging Theory. I to jest, można przetłumaczyć, jako teorię optymalnego żerowania. I on się stosuje do opisu zachowań i zwierząt, i ludzi. Ludzi żyjących w takich prostszych, właśnie plemionach. O co chodzi? Podsumował dobrze tę te teorię niejaki Stefan Guyenne w swojej bardzo ważnej książce Hungry Brain. I ku mojej uciesze, odwołując się do teorii ekonomii, bo pisze tak, wartość danego pożywienia i wobec tego sensowność polowania na nie zależy od liczby kalorii, która, które zawiera, minus liczba kalorii wymaganych do zdobycia i przetworzenia go, podzielone przez czas wymagany na zdobycie i przetworzenie. Czyli krótko mówiąc, pożywienie mniej więcej szacujemy sobie. W odróżnieniu od warzyw liściastych, jakieś tam bulwy, albo jakieś tam upolowana zwierzyna może nam dostarczyć 300 kalorii, a żeby je pozyskać, to musimy wydatkować, gdzieś pójść, rozejrzeć się, pobiegać, upolować. Musimy wydać na przykład 150-200 kalorii, więc jest nadwyżka. Plus trzeba to jeszcze uwzględnić w czasie, no bo jeżeli to ta nasza czynność będzie trwała kilka minut, no to znakomicie, tak jak pozyskanie miodu. Jeżeli ta czynność będzie trwała kilka godzin, trochę gorzej. A jeżeli będziemy musieli. Spędzić na tym całe dnie albo i tygodnie, no to w tym momencie gra przestaje być warta świeczki. Aczkolwiek ta zmienna czasowa też częściowo jest uwzględniana w wydatkach kalorycznych, bo przecież człowiek siedząc i czekając też kalorie pali, rzecz jasna. Innymi słowy, wartość jedzenia, jak mówi dalej Gujene. Jest z grubsza determinowana stopą zwrotu w kaloriach. To zasadniczo to samo równanie, którego używają ekonomiści w maksymalizowaniu zysku. Chociaż szczury nie rozumieją teorii ekonomii, selekcja naturalna wykształciła ich umysły tak, że zachowują się tak, jakby ją rozumiały. Naturalna selekcja zmieniła szczury i ludzi w nieświadomych. Ekonomistów. Przy czym to, co jest charakterystyczne w tym kalkulowaniu, bo mamy tu do czynienia, zwróćcie Państwo uwagę, z kalkulowaniem. To, co jest charakterystyczne w tym kalkulowaniu, to fakt, że końcowy etap tego, co jest pozyskiwane, daje bezpośrednią użyteczność człowiekowi, i człowiek od razu odczuwa, czy też jak sobie nawet wyobraża, że uzyska to, na co poluje, to od razu niemal widzi bezpośrednią użyteczność tego czegoś. Trochę inaczej zaczyna być w gospodarce pieniężnej. I tu możemy przejść, do y, kalkulacji pieniężnej, która jest swoistego rodzaju metodą myślenia. Nową metodą myślenia, tu mamy zdjęcie wybitnego myśliciela. Ktoś wie, kto to może jest? Najważniejszy bodaj socjolog w historii myśli, czyli Max Weber. I Max Weber mówi tak. W szczególności racjonalny zakład kapitalistyczny to taki, w którym stosuje się księgowość kapitałową, czyli taki zakład, który określa swoją pozycję dochodową przez kalkulacje według metod nowoczesnej księgowości i ustalania sald. To znaczy kalkulowanie pieniężne staje się trochę celem samym w sobie, sztuką dla sztuki. Jak mamy do czynienia z kalkulacją we wspólnotach wiejskich, to tak jak przed chwilą powiedziałem, państwo widzieliście, Patrzymy na coś bezpośrednio użytecznego. Wiemy, że coś bezpośrednio się nam przydaje. Natomiast w gospodarce opartej na pieniądzu już to działa inaczej. Analiza pieniężna staje się celem samym w sobie. Powstają firmy, które wydatkują środki pieniężne, produkują coś fizycznego, co nie daje bezpośredniej fizycznej użyteczności. Coś materialnego, co potem jest gdzieś wykorzystywane, i potem znowu, i potem przetworzone, i znowu gdzieś znowu wykorzystywane, a następnie gdzieś tam daje to finalną użyteczność. Natomiast, natomiast w całej strukturze produkcji mamy wysyp firm, które tak naprawdę produkują rzeczy, nie mające bezpośredniej fizycznej użyteczności. Innymi słowy, firmy zaczynają właśnie produkować rzeczy, nawet jeśli nie rozumieją ich bezpośredniej użyteczności, trochę tak samo jak nie rozumieją do końca wspólnoty zbierackowej, czy szczury na pewno, o co chodzi z tą nadwyżką kaloryczną. Weźmy sobie taki przykład. Jeden z moich ulubionych, bardzo lubię go zawsze przytaczać na zajęciach, to są zegarki Roskopfa, które całkowicie przekształciły przemysł. Roskop w wieku XIX stwierdził, że Zegarki nie mogły być dobrym luksusowym, bo kiedyś zegarki były zdominowane generalnie przez przemysł brytyjski. I to, co było charakterystyczne w zegarkach, to to, że były to dobra luksusowe. Czyli innymi słowy, jeżeli szedł sobie mężczyzna na ulicy, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, wyciągał zegarek i oglądał, no to to było generalnie popisywanie się, sprawdzanie, która jest godzina. Dlatego, że to były bardzo drogie rzeczy, które wymagały specyficznych nakładów pracy, miały odpowiednie zdobienia, ornamenty i żeby taki zegarek uzyskać, no to powiedzmy tak zwanego przedstawiciela, dla tak zwanego przedstawiciela klasy robotniczej w tamtym czasie, no to pewnie musiałby pracować jakiś rok czasu, żeby taki zegarek uzyskać. W związku z tym nie bardzo było to coś, na co e, taki szeregowy pracownik mógłby sobie pozwolić. A Roskop stwierdził, a tak nie będzie, a ja zrobię zegarki, które będą zdecydowanie tańsze i wytworzył zegarki, które, na które trzeba było pracować jakieś dwa tygodnie, więc tak naprawdę każdy pracownik szeregowy mógł spełnić swoje marzenie i też iść sobie po ulicy i wyciągnąć zegarek i zobaczyć, która jest godzina. Roskop postawił na specyficzne zmiany w tym, co robił. Tu mamy cytat z jednego z opracowań. Moralne zasady zdefiniował tak, że chce dostarczyć klasie pracującej zegarek za rozsądną cenę, konsekwentnie zrezygnować z luksusowej, niepotrzebnej pracy. I następnie wprowadził odpowiednie techniczne zasady, takie jak redukcję ruchomych części do minimum, uproszczenie wychwytu, czyli tego, co przekształca energię nakręcania w Stopniowe uwalnianie wskazówek, jednocześnie udoskonalenie koronki, dostarczenie możliwie najlepszego napędu, no i też generalnie prostotę, solidność obudowy. I tak Roskop musiał nie tylko wprowadzić swój plan samemu, wielu podwykonawców i wiele firm nie chciało z nim współpracować, bo twierdziło: kto to widział, żeby zegarek miał być dobrem powszechnym? To po prostu się nie godzi. W związku z tym musiał nie tylko samemu zbudować swoją firmę, ale też przeobrazić rynek podwykonawców. I um, wyszukiwał odpowiednie firmy, które chciały z nim współpracować, i tworzył niejako indywidualne zamówienia, dokładne, szczegółarskie, mówiące o tym: Ja potrzebuję teraz dokładnie takiej koronki, ja potrzebuję dokładnie takiego elementu do wychwytu. I można powiedzieć, że każdy podwykonawca Roskopa mógł sobie zadać pytanie: Rany, co ja właściwie robię? Co ja właściwie wytwarzam? Ja wytwarzam jakiś metalowy element, jakiś fragment, który kompletnie nie wiadomo, jaką ma przynosić użyteczność. A cała gospodarka, właśnie e, rynkowa, jest zorganizowana tak, że dzięki temu, że mamy do czynienia z kalkulacją pieniężną, to jesteśmy w stanie. Wpisać kalkulowanie pieniężne w finalną użyteczność, ale nie robimy tego od razu, tylko robią to poszczególne firmy, które zaczynają ze sobą konkurować i dostarczyć rozmaitego rodzaju produkty. Weźmy sobie inny przykład, jak kalkulacja staje się racjonalną metodą myślenia, tak jak opisywał to Weber. Na przykład postawmy sobie taki problem: jak dostarczyć wodę do domów wodę pitną, kranową. Można na przykład zbierać ją z Morza Bałtyckiego. Oczyszczać i transportować ciężarówkami. A właściwie, czemu ciężarówkami? Może samochodami, samochodami osobowymi? Może za pomocą taksówek na aplikacje? A może rowerami? A może hulajnogami? Może w plecakach? Może w butlach? Może w beczkach? A może będziemy syntetyzować wodę z wodoru i tlenu w każdym domu dwóch wybuchowych gazów? A może nie w każdym domu, tylko na przykład w każdej kamienicy, w każdej piwnicy, albo w każdej dzielnicy. Też to jest jakaś metoda. A może będziemy dostarczać specjalnymi rurami podziemnymi? Pytania dla Państwa są absolutnie absurdalne, te, które ja teraz zadałem, i znacie Państwo odpowiedź, jaka metoda jest najlepsza, ale znacie Państwo tą odpowiedź nie dlatego, że coś jest immanentnie. Charakterystycznego materialnie, albo fizycznie dla najefektywniejszej metody? Nie, Państwo znacie odpowiedź, bo wiecie, ile co kosztuje. I tylko i wyłącznie dlatego. Gdyby się okazało, że pierwsza albo druga metoda wymaga zdecydowanie mniej nakładów finansowych, to stałaby się, jak powiedziałby Weber, racjonalna, stałaby się korzystniejsza i de facto można by było zrezygnować z tego dostarczania rurami i przerzucić się na coś zupełnie innego. Tego typu decyzje zmierzające do oszczędzania środków kapitałowych, to jest podobny sposób myślenia, jaki jest we wspólnotach zbieracko-łowieckich. Z tą istotną różnicą, że w wspólnotach zbieracko-łowieckich mamy najprostsze metody produkcji, które polegają na tym no ręka-usta, można powiedzieć i tyle. Natomiast w rozwiniętej gospodarce mamy głęboko, Zaawansowany podział pracy polegający na tym, że ludzie się specjalizują w wykonywaniu, czy firmy specjalizują się w wykonywaniu bardzo, bardzo małych, szczegółarskich elementów, tak jak u Roskopfa. Od czasów Roskopfa to jeszcze zdecydowanie pos poszło do przodu. I tenże pogłębiony podział pracy zdecydowanie pozwala na z jednej strony wzrost produktywności, bo podział pracy pozwala na wzrost produktywności, a z drugiej strony na racjonalizację. Bo kiedy Roskopf na przykład mówił pod że za ten element mogę wam tyle zapłacić, to dopasowywał to sobie do finalnego elementu, do tego, że chce, żeby ten zegarek kosztował ostateczny, który będzie oferowany na rynku, żeby kosztował dwa tygodnie pracy przedstawiciela tej tak zwanej klasy pracowniczej. I w oparciu o to wykalkulowywał sobie, że to ma sens. A ta osoba, która wykonywała, czy ta firma, która to wykonywała, w ogóle się tym nie zajmowała, tylko patrzyła. A mnie kosztuje to tyle, a tyle, a jak za tyle mam sprzedać, to w takim razie mi się to opłaca. I to napędza wprowadzanie podziału pracy, właśnie, który z jednej strony jest efektywny, po prostu też fizycznie i materialnie, ale z drugiej strony też finalnie, bo dostarcza finalnie dupli usług, które są korzystne dla konsumentów. Tutaj mamy też, macie Państwo zaprezentowane, jak w czasie. Na osi X mamy czas od początku wieku XX do początku wieku XXI, a tu mamy procent amerykańskich gospodarstw domowych, które zaadoptowały określonego rodzaju technologię, czyli stały się jej klientami. Mamy telefon, elektryczność, auta, lodówkę, pralkę najważniejszy element wyzwolenia kobiet, tak w ogóle w historii i to nie żart. E, bo proszę sobie wyobrazić, że jak jest w gospodarstwie domowym 5-7 osób i e, trzeba zajmować się ręcznym praniem, koszmar. E, klimatyzacja, telewizor kolorowy, komputer, e, to co. I na końcu mamy internet i telefony komórkowe. Tutaj też macie Państwo bardziej to wyszczególnione w ostatnim czasie. to adaptację zmierzającą do, do 100% populacji. E, to, co możecie Państwo zauważyć, to fakt, że te zmiany, że te innowacje i te technologiczne nowe dobra, one są adoptowane coraz szybciej. Czas od momentu pojawienia się do pełnego za... Anektowania, zastosowania przez gospodarstwa domowe się skraca. A on się skraca dlatego, że w tej globalnej gospodarce rynkowej mamy akumulujący się podział pracy, to znaczy ten podział pracy w oparciu o gospodarkę pieniężną staje się coraz bardziej zaawansowany, więc korzysta z owoców przeszłości i dorzuca kolejne, plus cały świat zaczyna się w ten proces angażować. Wcześniej, na początku wieku XX, to była tylko niewielka część świata, która się tym zajmowała. Natomiast stopniowo do Krajów tak zwanych zachodnich i tych Western offshoots dołączyły kolejne kraje na całym świecie, także w wieku XXI to można powiedzieć, że niewiele krajów jest niewłączonych w globalną gospodarkę. Można wobec tego podsumować naszą pierwszą prawdę tak, że bez kalkulacji pieniężnej nie dałoby się rozwinąć głębokiego, efektywnego podziału pracy, dostarczającego materialnego dobrobytu. Ok, to przejdźmy do prawdy drugiej. Przed Państwem, tabela sprzed kilku lat opublikowana przez dwóch autorów Hankego Krusa tabela hiperinflacji. Tabela w pewnym sensie jest podwójnie smutna. Z jednej strony smutna, bo hiperinflacja generalnie rzecz biorąc, to jest najpoważniejsza choroba, na jaką zachorować może pieniądz i gospodarka pieniężna, więc to jak gdyby już samo w sobie jest smutne. Ale smutny jest również fakt, że ta tabela ma dopiero kilka lat. Innymi słowy, mamy. Chorobę, która jest najważniejsza, jeśli chodzi o pieniądz, nie ma gorszej choroby dla pieniądza, jeśli chodzi o hiperinflację, dlatego że hiperinflacja to jest generalnie rzecz biorąc umieranie pieniądza. Hiperinflacja to jest sytuacja, w której wszystko inne praktycznie jest więcej warte niż pieniądz, że pieniądz traci najbardziej na wartości, że warto mieć cokolwiek innego realnego. Następuje to tak zwany ran do dóbr realnych, czyli każdy traktuje pieniądze trochę jak gorącego ziemniaka, kartofla, jak najszybciej się go pozbyć i uzyskać coś, co chociaż nie będzie tak szybko tracić na wartości. Obojętnie co. Czy to będzie żywność, czy to będą papierosy, czy to będzie alkohol, czy to będzie biżuteria, czy to będzie czy to będzie kawałek ziemi, jak, jak kogoś stać nieruchomość? Cokolwiek co nie będzie tym, że pieniążkiem, który traci, traci na wartości. I e, jest, ta, jest to choroba, która występowała często. Bo, jak zobaczycie Państwo na tej tabeli, to wcale nie było mało przypadków. No i ten drugi element smutności czy smutku, o którym powiedziałem, wiąże się z tym, że ta tabela właśnie powstała dopiero teraz. Więc mamy najpoważniejszą chorobę, na jaką może zachorować system pieniężny, i ona została tak naprawdę zebrana w całości w tego typu klasyfikacje dopiero kilka lat temu. A tak naprawdę takie klasyfikacje powinniśmy już mieć od kilkudziesięciu lat i powinny być po prostu aktualizowane o kolejne przypadki. No, ale dobrze, to popatrzmy. Jedna rzecz, która się rzuca w oczy. Aha, jaka jest klasyfikacja? Bo to jest tabela od, od najwyższej do najniższej, ale będzie jeszcze wyżej, bo to jest na dwie części podzielone. Klasyfikacja jest taka, że hiperinflacja jest wtedy, kiedy wzrosty cen miesięczne, tutaj macie Państwo, przewyższają 50%. To wtedy możemy mówić o tym, że dany kraj doświadczył hiperinflacji. W kolejnej kolumnie macie Państwo ekwiwalent dziennej. Inflacji, no i w kolejnej też, w sumie, jeszcze lepsza statystyka, bo łatwiej ją zrozumieć i zapamiętać, ile czasu potrzeba na to, żeby ceny się podwoiły w danym kraju. Bo czasami osiągamy tak wysokie poziomy hiperinflacji, że to już nawet nie da się tej liczby wymówić i zapamiętać, więc już lepiej jest mówić o tym, ile czasu potrzeba na to, żeby ceny się podwoiły. Jedną rzecz, którą możecie Państwo zaobserwować charakterystyczną, do której za chwilę wrócimy, to fakt, że wszędzie, jak patrzymy na daty, początek, koniec i ten moment, pik, ten moment najwyższej inflacji, to widzicie Państwo wszędzie 1, 9, 1900, 1900, 1,900, 1900, 1900, 1900, 1900. To nie jest przypadek, że hiperinflacja jest plagą, chorobą, która niszczyła pieniądze w wieku XX. Yy, mamy Polskę tutaj gdzieś? Pewnie 89 rok. To są jakieś przypisy do tabeli, szczególne, pewnie dotyczące albo niepewności danych, albo, albo jakieś inne. Mogę sprawdzić. Wyciąłem, wyciąłem dla Państwa tylko dane, żeby były bardziej wyraźne, ale to wszystko są jak gdyby przypisy. No i te krzyżyki to są też jakieś przypisy. Polska jest tutaj za rok 90, ale będzie jeszcze raz żeby nie było, że tylko raz jesteśmy na tej liście, tylko musi być jeszcze raz, tak? Ale yy, nie jest to jedyny, nie jesteśmy jedynym krajem, który jest dwa razy na tej liście. Okej, okay, kto będzie na szczycie tej listy? Ktoś wie? Jaki kraj? Prawie, nie, yy, przepraszam, nie Wenezuela. Tak kto? Zimbabwe? Prawie, prawie. Zimbabwe będzie numerem dwa? Nie. w Warszawie będzie Budapeszt, tak? To? Węgry, tak. Węgry. I drodzy Państwo, na Węgrzech to była taka hiperinflacja, ona ma tyle zer na miesiąc. Ona ma tyle zer na miesiąc, że ja nawet nie wiem, jak tą liczbę się wymawia. tak? To była tak wysoka hiperinflacja, że ceny się podwajały nawet nieco dobę, tylko co 15 godzin średnio w pewnym momencie. Państwo mówiliście Zimbabwe, Zimbabwe się codziennie ceny podwajają i to jest jedyny w ogóle przypadek z tego, co widzę odnotowany w wieku XXI. Więc jakiś wyłamany. Wychodzi na to, że wszystkie kraje się czegoś nauczyły o tej hiperinflacji, której doświadczały, w, mamy też wyjątek Francję, w zasadzie tutaj też mogłyby się znaleźć Chiny sprzed kilkuset lat. Proszę? A widzi Pan, no właśnie. Jest Gdańsk i mamy też Polskę po raz kolejny, lata 20. Oczywiście, kiedy ceny się podwajały co 16 dni, hiperinflacja miesięczna 275%. Fakt, wolne miasto Gdańsk też poszaleli. Co 6,5 dnia, dnia podwajanie cen. Ok. Y w związku z tym, że, tak jak powiedziałem, hiperinflacja to jest najpoważniejsza choroba, jakiej może doświadczyć gospodarka pieniężna, no to może byśmy zrobili coś takiego jak epidemiologię hiperinflacji. Epidemiologia to jest taka nauka, z którą prawie każdy z nas w ostatnim, w ostatnim czasie miał trochę wspólnego, czasami wbrew swojej woli, ale się z nią męczyliśmy. I epidemiologia to jest taka nauka, w której. Sprawdzamy obecność określonych czynników ryzyka wobec wystąpienia jakiejś jednostki chorobowej, tak? bo epidemiologia nam się kojarzy z, tym, z chorobami zakaźnymi, ale to jest dużo szersza kategoria, bo w epidemiologii zajmujemy się nie tylko chorobami zakaźnymi. I tak na przykład mamy choroby serca, no i możemy przeanalizować czynniki ryzyka i zbieramy sobie czynniki ryzyka chorób serca, patrzymy na Yy, takie aspekty jak nadciśnienie, cukrzyca, palenie papierosów, wiek związany z tym, procesy rozpadu naturalne, hipercholesterolemię. Yy, I zbieramy te sobie czynniki, a następnie patrzymy, jak one się wiążą z występowaniem znaczących, poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. I możemy sobie popatrzeć, jak te poszczególne czynniki ryzyka przekładają się na właśnie tego typu jednostkę chorobową. No i w zasadzie to samo możemy sobie przeprowadzić dla hiperinflacji. Dlaczego nie? Zwróćmy uwagę na tę na tabelę hankego Krusa, gdzie ta hiperinflacja się pojawiała, i spróbujmy zidentyfikować czynniki, które jej sprzyjają, a być może uda nam się odnaleźć jakiś jeden, który jest absolutnie konieczny, który zawsze musi się pojawić do tego, żeby hiperinflacja wystąpiła. I taka analiza prowadzi nas do tego, że warunkiem koniecznym. Każdej z tych, tych, tych hiperinflacji, i dlatego wszędzie prawie widzieliście Państwo tam 1,9 na początku, czyli 1900 rok, w każdym przypadku jest ta hiperinflacja związana z radykalnym zwiększeniem podaży pieniądza w obiegu w otoczeniu całkowitego monopolu państwowego na produkcję pieniędzy. Przed wiekiem XX. Też mieliśmy monopolizowanie, przepraszam, produkcji pieniądza przez rządy, tylko że ono, były, czy ono było częściowe, bo pieniądz był cały czas częściowo towarowy. I owszem, mieliśmy do czynienia z tak zwanym zjawiskiem psucia monety, którego notabene aspekty opisywał kopernik. Psuć, mieliśmy do czynienia z psuciem monety, ale były granice dla tego psucia monety, bo zawsze jakiś metal trzeba było zastosować szlachetny do tego, żeby te monety wybijać, więc można było rozcieńczać, rozpuszczać, dodawać jakieś zanieczyszczenia, ale cały czas ten metal musiał się tam znaleźć. W momencie, jak wyszliśmy w wiek XX, przywitaliśmy tak zwany pieniądz dekretowy, papierowy, tworzony po prostu praktycznie na zawołanie, jak to po angielsku jest ładnie fiat money, fiat, czyli niech się stanie po łacinie, abracadabra, zwiększam podaż pieniądza. W momencie, gdy wyszliśmy w taki system, to otworzyło drzwi do hiperinflacji i dlatego ta tabela jest zdominowana przez moment, w którym ta... Innowacja się pojawiła, czyli możliwość generowania finalnie środków płatniczych praktycznie bez żadnych jakichś realnych ograniczeń. No bo wiadomo, prasa drukarska nie jest aż tak droga. Studium hiperinflacji jednak prowadzi nas do czegoś jeszcze, bo można zadać takie pytanie. Skoro hiperinflacja jest powodowana przez hiperzwiększanie w podaży pieniądza, to może czegoś nas to może nauczyć o inflacji trochę niższej, nie hiperinflacji, czy jest jakaś zależność między podażą pieniądza a inflacją? I przed państwem bodajże to już jest trochę moja opinia, niektórzy pewnie ekonomiści się z tym nie zgodzą, ale wydaje się i jestem gotów bronić bardzo tej tezy, że jest to najważniejszy wykres w teorii makroekonomii no, w drugiej połowie wieku XX na pewno. To jest ten sam wykres, tylko ja już się już tłumaczę, dlaczego go zamieściłem dwukrotnie. To jest opracowanie dwóch takich autorów z 90. lat, z początku lat 90., gdzie mamy tempo przyrostu podaży pieniądza procentowo na osi X i poziomy inflacji na osi Y. Próbka danych. Zebrana to jest 110 krajów, całkiem sporo, e, za okres 1960-1990, czyli na przestrzeni 30, 30 lat. Naprawdę imponujące opracowanie. Można powiedzieć, że to nie jest jednostkowe badanie, tylko to jest coś, co byśmy nazwali systematyczną analizą. Może nie metaanalizą, ale systematyczną analizą, systematycznym przeglądem, pokazującym dosyć jasno, ta linia 45 stopni pokazuje jasno nam zależność, że jak mamy Odpowiednio procentowe wzrosty w podaży pieniądza, to pojawiały się wzrosty inflacji. Ten wykres zamieszczam jako. To jest kopia tego wykresu, tak naprawdę. Zamieszczam go dlatego, że zamieścił go w swoim wykładzie noblowskim Robert Lucas. Jeden z najważniejszych makroekonomistów drugiej połowy wieku XX. Też myślę, że można bronić tezy, że w zasadzie najważniejszy makroekonomista drugiej połowy wieku XX, który odcisnął ogromne piętno generalnie na teorii makroekonomicznej w prawie każdym jej aspekcie związane to jest z jego tak zwaną rewolucją racjonalnych oczekiwań. I Lukas zamieszcza ten wykres mówiąc, że to jest właśnie jedna z najsilniejszych prawd, którą możemy mieć w makroekonomii, fakt, że mamy powiązanie podaży pieniądza ze wzrostem inflacji. Jeden tutaj od razu robię dla Państwa przypis, taki, że to jest zależność, którą widać na dużej próbce i ta zależność się załamuje poniżej przy inflacji poniżej 10%. Tak, bo ktoś mógłby zapytać, skoro sprawa jest taka prosta, no to co się stało ostatnio? Tak? Jak będziecie chcieli Państwo, to możemy o tym trochę w sekcji pytań porozmawiać. Natomiast jakbyśmy zrobili taki zoom tutaj sobie do środka przy inflacji 10% na przykład 5%, 4%, czyli kiedy są tak zwane normalne czasy, kiedy banki centralne są w celu inflacyjnym, to wtedy ta zależność w podaży pieniądza i poziomach inflacji się załamuje. Ta korelacja nie istnieje wtedy. W związku z tym dlatego między innymi banki centralne trochę no, zaspały, jeśli chodzi o kwestie podaży pieniądza, bo w codziennych operacjach to nie grało roli, bo zazwyczaj codziennie nie ma takiego problemu, że jest wysoka inflacja. W związku z tym mniejszą wagę dużo się przywiązuje do tych statystyk miar pieniądza. A więc prawda druga jest taka, że wysoka inflacja czyli powyżej 10%, nie musi to być hiperinflacja, ale inflacja powyżej 10%, a więc taka, w której jest w tej chwili Polska, wysoka inflacja jest spowodowana nadmiernymi przyrostami podaży pieniądza w obiegu. Nie wyłącznie, ale w dużym stopniu. Chociaż, tak jak powiedziałem, znowu robię przypis, żeby ktoś tutaj mnie nadmiernie nie skrytykował. Przy niższych inflacjach ta zależność budzi kontrowersje, się trochę wysypuje i trzeba trochę modele komplikować. A wiadomo, jak się modele trochę komplikuje, to zawsze ktoś może twierdzić, że coś z nimi jest nie tak. No i przejdźmy do naszej prawdy trzeciej na koniec, dotyczącej przyszłości pieniądza. To jest, porozmawiamy sobie o wyspie Jap, Mikronezji. I tam. W pewnym momencie, to jest historia, którą opisał w swojej książce o pieniądzu Milton Friedman. Historia, którą mój świętej pamięci wykładowca profesor Witold Kwaśnicki bardzo lubił przywoływać na swoich zajęciach. Zresztą sam będąc jego studentem tę historię wtedy usłyszałem. Na tej wyspie pieniędzmi między innymi były takie kamienie, To dosyć niewygodne w transportowaniu i w transakcjach, więc no... Trochę problem, jak sobie z tym poradzić, ale jakoś stworzono system informowania się o tym, co do kogo należy, który kamień jest czyją własnością, i to całkiem sprawnie funkcjonowało jako środek wymiany, jako środek płatniczy. Co więcej, kiedy się pojawili na wyspie kolonizatorzy i chcieli wywrzeć presję na mieszkańcach, żeby wykonywali jakieś ich polecenia, to nie odnosiło skutku do czasu, aż z kredą zaczęli chodzić i znaczki robić na tych kamieniach, które miały symbolizować jakiś, jakąś, jakiś mandat, jakąś karę, czy jakąś konfiskatę z tego tytułu, że ktoś nie chce wykonywać poleceń. No i wtedy nagle okazuje się, czary mary, Eee, ludzie reagowali, bo to było dla nich coś realnego: utrata zasobu, który w zasadzie się nie ruszał. Nawet były historie dotyczące tego, że niektóre kamienie mogły nawet gdzieś zatonąć, ale ludzie wiedzieli, że one były. W związku z tym można uznać, że nadal e, pozwalało, e, pozwalało, na, pozwalało to na płacenie nimi, skoro mamy informacje o tym, że takie kamienie są dostępne. Nie trzeba wcale ich transportować. No. Zapytalibyście Państwo: Szaleństwo? <laughs> No to popatrzmy na, Friedman ciągnie analogię, popatrzmy na lata 30 wieku XX. Bank Francji wyraża obawy, że USA nie może, może nie utrzymać parytetu złota. Wypłaty złota to był czas, kiedy mieliśmy taki system hybrydowy, gdzie było trochę wypłacania złota za waluty, a trochę nie, ale kursy zasadniczo były stałe, one sobie trochę się zmieniały, ale nie tak jak dzisiaj, że zmieniają się na rynkach finansowych dzień w dzień. Bank Francji zwraca się do Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku o dokonanie wymiany na złoto większości francuskich aktywów dolarowych posiadanych w USA. Bank Rezerwy Federalnej zostaje poproszony o przetrzymanie u siebie tych zapasów złota, ale na koncie francuskim. W odpowiedzi na to życzenie przedstawiciele Banku Rezerwy Federalnej schodzą do skarbca i na kilku szufladach, zawierających odpowiednią ilość złota, umieszczają oznakowanie mówiące o tym, że stanowią one własność Francji. W prasie finansowej pojawiały się nagłówki mówiące o stracie złota zagrażającej systemowi finansowemu USA. Amerykańskie rezerwy złota maleją, a francuskie się zwiększają, mimo że w ogóle nie mamy do czynienia z fizycznym przemieszczeniem się kruszcu. Kamieni szlachetnych, ale nadal kamieni. z tak, Takich samych jak kamienie raj na wyspie Jap. Na rynku zaczęto traktować dolar amerykański jako walutę słabszą, a frank e, francuski jako walutę mocniejszą. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia... Z sytuacją absolutnie analogiczną. Notabene jest film jeden z Bertem Lancasterem z 50. któregoś roku, o marynarzu, który trafił na tą wyspę, autentycznie który trafił na tą wyspę. I jedną z rzeczy, którą zrobił, to zasadniczo prawie zniszczył ten system pieniężny, dlatego że odnalazł metody na to, jak łatwo te kamienie produkować i transportować skądinąd. Co prowadzi nas z powrotem trochę do prawdy drugiej, mówiącej o tym, że jak podaż pieniądza w obiegu znacząco przyrasta, to jego wartość zaczyna się zdecydowanie zmniejszać. Żeby było śmiesznie w tym filmie to jest przedstawione jako coś pozytywnego i nawet mieszkańcy są, a może nawet by byli, wdzięczni na początku, że o, świetnie możemy te kamienie produkować i dostarczać zdecydowanie szybciej i taniej, tylko że niestety to jest droga do problemów monetarnych, problemów pieniężnych. Co oznacza dla nas ta kwestia pieniężna? No, pieniądz w naszej trzeciej prawdzie jest wobec tego swoistego rodzaju konwencją. I to jest taka dosyć ciekawa konwencja, bo jak się Państwo zastanowicie nad tym, dlaczego wartościujecie pieniądz, to wartościujecie pieniądz dlatego, że inni wartościują pieniądz. Czy trochę jak z Paris Hilton, która jest znana z tego, że jest znana, pieniądz jest wartościowy, dlatego że jest wartościowy. I wszyscy go wartościują, bo wszyscy inni go wartościują. Jest jakiś element tutaj błędnego koła, mogłoby się wydawać, ale ten, ten element błędnego koła można pozorom łatwo, łatwo rozerwać, kiedy się przyjrzymy historycznej ewolucji, bo tak naprawdę wartościujemy pieniądz dzisiaj, bo przed chwilą był wartościowany, a przed chwilą był wartościowany, bo jeszcze chwilę temu był wartościowany i możemy to sobie ułożyć w jakiś sensowny horyzont zdarzeń. Natomiast to wartościowanie, ono się opiera na pewnych kilku istotnych filarach, które muszą w bieżącym momencie występować. bowiem ta konwencja wymaga spełnienia określonych warunków mikro i makroekonomicznych, na które trochę powpadaliśmy, które mówią nam o tym, co pieniądzem było w przeszłości i co pieniądzem może zostać w przyszłości. Wiemy na przykład z tej naszej pierwszej prawdy mikroekonomicznej, że żeby coś było pieniądzem, no to zasadniczo musi być tego wprost nie powiedziałem, ale musi być rozpoznawalne, ale musi być na przykład łatwo podzielne na jednostki, żeby dawało się to kalkulować. Też wygodne do transportowania, a przynajmniej wygodne do zaksięgowania. No i drugi warunek związany z naszą makroekonomiczną prawdą jest taki, że pieniądzem, znaczy w tą konwencję pieniężną może wejść takie dobro, które, którego przyrosty w podaży nie są radykalne, który którego ilość w obiegu nie zwiększa się dużo bardziej niż istniejąca już ilość pieniądza w obiegu. I to jest absolutnie kluczowa sprawa, którą doskonale widać na przykładzie kryptowalut, o których część z Państwa pewnie za chwilę będzie e, słyszeć. Które kryptowaluty odnoszą największy sukces, albo która jedna kryptowaluta jest królem rynku kryptowalut? Ta kryptowaluta, w przypadku której wzrosty podaży pieniądza są bardzo, bardzo małe, są stricte zdefiniowane, to oznacza, że wszyscy bieżący posiadacze środków nie są rozcieńczani, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o siłę nabywczą, kolejnymi zwiększeniami w podaży pieniądza. Mało tego, w przypadku bitcoina, bo, bo o nim w tej chwili mówię, mamy nawet do czynienia z sytuacją, kiedy podaż pieniądza będzie zamrożona. I nie będzie przyrastać podaż pieniądza w obiegu. Mamy więc wobec tego konwencję, która pozwala na spełnienie tych, tych niezbędnych mikro i makroekonomicznych warunków, które mogą pozwolić na to, żeby, żeby takie coś kiedyś hipotetycznie mogło stać się pieniądzem. Oczywiście jest cała masa, to o tym Państwo będziecie pewnie rozmawiać, jest cała masa problemów związanych z kryptowalutami i innymi. Natomiast te, e, dwie, jak gdyby, te dwa jak gdyby, elementy są absolutnie kluczowe do spełnienia, i coś nam to mówi o tym, co w przyszłości pieniądzem może się stać. To też nam dobrze tłumaczy, dlaczego niektóre rzeczy były pieniędzmi, a inne nie. Też wszystko zależy od tego, o których warunkach mówimy, jak mówimy o gospodarkach bardziej zaawansowanych, to jest inna sytuacja niż jak mówimy o wyspie Jap i też inna sytuacja jak mówimy o obozach jenieckich, w których pieniędzmi były na przykład alkohol czy papierosy. Ja zresztą sam kiedyś byłem świadkiem jeszcze. Jak mój ojciec płacił za remont w domu kartką na alkohol i osoba, która go otrzymała, była wdzięczna tak, że no całowała po rękach praktycznie rzecz biorąc, więc pieniądzem mogły być bardzo różne rzeczy. Dziękuję Państwu i zapraszam do zadawania pytań.